Cześć moi drodzy, z tej strony Arkadikus. Jakiś czas temu mieliśmy test sprzętu hardware'owego, to był monitor. Teraz czas na drugi materiał w podobnym tonie, z tym, że teraz ten hardware troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ nie trzeba go podłączać do prądu. Jest to mianowicie gamingowy fotel, można powiedzieć totalna nowość na rynku, którą przyjdzie mi zaszczyt przetestować. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, z tego względu, że wiecie co, jeżeli miałaby być jakaś rzecz, którą niszczę na potęgę, przeprowadzam prawdziwy sprzętowy holokaust, to byłyby to fotele. Nie wiem, czy ja jakoś totalnie nie umiem siedzieć jak człowiek, czy być może po prostu przez większość życia byłem za ciężki, ale uwierzcie mi, że żaden fotel nie przetrwał w całości praktycznie pół roku. Naprawdę jestem totalnym wrogiem foteli. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądało coś współczesnego. Powiem wam, na czym siedziałem ostatnich kilka miesięcy, bo zwyczajnie już mi się nie chciało kupować nowych foteli, które i tak miałyby rozpaść się po 2-3-5 miesiącach. Najdłużej to faktycznie było może 8 miesięcy, ale był on już poobdzierany, totalnie zniszczony i tak dalej. I w końcu wziąłem, już mówię, kij na te fotele biurkowe tam na kółkach i tak dalej. Po prostu wziąłem z salonu po przemeblowaniu fotel, który był całkowicie praktycznie nowy, nie widać było żadnych śladów użytkowania. Przyniosłem go tutaj w miejsce zepsutego starego fotela. I wygląda on paskudnie, zawsze dlatego go ukrywam, jak tworzę swoje materiały, ponieważ pokażę wam, jak on wygląda. On wygląda tak. Co prawda, jako że on nie ma ruchomych elementów, to w całości siedzi. Mój kręgosłup oczywiście wygląda jak polskie drogi w tym momencie. Niemniej, no, jest na czym siedzieć, nic mi się nie zapada, nie zaliczyłem salta w tył, więc trzymam go do tej pory. I dlatego w zasadzie go mam, bo no, utrzymuje mnie, że tak powiem. Ale byłem niezwykle zaintrygowany, kiedy dostałem że tak powiem, specyfikację techniczną i nieco informacji odnośnie fotela od Endorphy. Polska firma, nowa firma, która wprowadza właśnie takie gamingowo albo około gamingowe, około IT sprzęty. I tutaj małe sprostowanie od razu. Endorphy jest nowe, ale tylko w pewnym sensie. Jest bowiem nowym bytem założonym przez twórców zarówno Silentium PC, jak i SPC Gear. Od tych ostatnich zresztą robiłem na kanał recenzję klawiatury. Produkty obu firm są jak najbardziej znane i lubiane, więc to nie tak, że mamy tutaj do czynienia z jakimś no-name'em. To tak gwoli ścisłości. Wyjaśnione? Wyjaśnione. No to wracamy do reszty materiału. Tam są oczywiście klawiatury, myszki, mikrofony, inne takie rzeczy. Zapraszam was na ich stronę. Ale właśnie wśród ich asortymentu są też gamingowe fotele i ten, który akurat teraz mam zamiar rozpakować, jest taką nowością. Karton bym pokazał z wielką chęcią, on jest tutaj, ale no swoje waży i swoje gabaryty ma. To jest też coś takiego. A mi przyjdzie teraz go rozbebeszyć. W samej paczce, powiem szczerze, to co tutaj widzicie troszeczkę za mną, ja wiem, że wiele nie widać, ale to czego można się spodziewać, czyli no tak, dokumentacja, manual jak to złożyć, zestaw śrub, podłokietniki, zagłówek, siedzisko, oparcie, kółka, stelaż, mechanizm tam podnoszący, opuszczający i to wszystko. Nie ma sensu tego pokazywać. Z tym, że cały mechanizm, że tak powiem, robi mi nadzieję, bo jest teraz, że masywny. No i wydaje się taki, który poradzi sobie z takim pacjentem jak ja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejna mała, tym razem pozytywna uwaga. Cieszę się, że mamy to zestaw śrub i tak dalej poukładane. Zazwyczaj do tej pory, jak brałem jakieś fotele, to było tak po prostu nawrzucane wszystko do jednego worka i szukaj sobie całej reszty. Co prawda, przeważnie tych elementów wielu nie było, ale jeżeli trafiały się już właśnie podłokietniki i tak dalej, to potrafiło się robić z tego całkiem niezłe puzzle. Tutaj tego nie ma, po prostu zedrę papier z tyłu i wiem, gdzie wszystko jest. Super. Instrukcja nie jest jakoś przesadnie skomplikowana. Tutaj mamy pokazane, jak to wygląda w całości. Tyle. Koniec. Spoko.
Po raz kolejny, teraz przy montażu zwróciłem uwagę na coś innego, zupełnie inny krój śrub, który jest wykorzystywany przy złożeniu. Wydaje mi się masywniejszy, do tej pory to były, że tak powiem, zwykłe śruby. Raczej kiepskawej jakości. Nie wiem, nie znam się, nie jestem aż tak obeznany, że tak powiem, w takich technikaliach montażowych, że tak powiem, ale mam dziwne wrażenie, że akurat one, te śruby, mogą faktycznie wytrzymać mój ciężar. To wyjdzie z czasem, nie wiem. Po prostu odnoszę inne wrażenie niż zwykle, póki co fajnie o tym świadczy. Mają od razu w sobie podkładkę, więc też nie trzeba się bawić z tymi elementami zręcznościowymi, że tak powiem. No i tutaj jeszcze sprężynującą taką część mamy. Nie wiem, czy będzie widać to na kamerze. Niech się specy od tych rzeczy za mnie wypowiedzą w komentarzach, jeśli tu trafią, ewentualnie zapytajcie albo pokażcie ten film. Mi się wydaje, że to będzie spoko. Przy tym się trochę zmęczyłem. I te pierwsze wrażenie teraz, jak usiadłem, jest mega wygodnie. Naprawdę jest mega wygodnie. Podoba mi się to, jak się siedzi bardzo delikatnie, jeździ bardzo gładko, chodzi. Ja wiem, że to jest pierwsza minuta siedzenia, więc różnie to może być. Jestem ciekawy, jak ten fotel się będzie zachowywał po tygodniu, po miesiącu i po roku. Pokorzystam z niego parę dni, zobaczę, co mi tutaj się podoba, co być może mi się też nie podoba. Przy montażu zauważyłem, że chyba pierwszy raz spotkałem się z tym, że podłokietniki są przykręcane bezpośrednio do podłoża, do siedziska, nie do całego tego takiego stelażu, który trzyma to siedzisko, wiecie, że to jest jeszcze przyciśnięte, tylko samo, są tylko cztery śruby, które trzymają podłokietniki bezpośrednio przy siedzisku. Nie wiem, jak to przy mnie się sprawdzi, bo ja się zawsze podnoszę, ale z drugiej strony mówiłem, że te śruby raz, że ciasno wchodziły, co chyba dobrze świadczy, a dwa, że jednak są troszeczkę inne, więc zobaczymy, jak się to sprawdzi. Ja wiem tyle, że podoba mi się już to, jak sobie mogę go ułożyć. Ten fotel mogę sobie oparcie zrobić pod takim kątem, jak mi wygodniej. Wybaczcie, że teraz jestem taki rozlany wręcz na nim, ale to jest bardzo wygodne i bardzo przyjemne, szczególnie po procesie montażu. Montaż w zasadzie standardowy. Dość ciężko się montowało oparcie, które również tym razem do stelażu jest tylko przykręcone i to trzema śrubami. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Kto wie, być może im prostsza konstrukcja, tym bardziej wytrzymała. Wcześniej miałem tak, że to było przykręcane i do siedziska, i do stelażu, a potem de facto śruby, bo ja się też mocno opieram, wyrywałem z siedziska i już nic oparcia nie trzymało, więc być może to jest akurat dobre rozwiązanie, nie wiem. Nigdy nie konstruowałem tego typu rzeczy, więc jak najbardziej. Czas na testy, zobaczymy, czy mój kręgosłup mi podziękuje i zobaczymy, czy ja przez to podziękuję Endorfi, które przysłało mi ten fotel, który jest producentem tego fotela. Zobaczymy się za parę dni, pewnie zdążę się do tej pory przebrać, hej! Od momentu odpakowania i zmontowania tego krzesła łamane na fotela minął prawie miesiąc i trochę specjalnie i trochę niespecjalnie okres testowania się przedłużył, bo wiadomo, święta, Sylwester, po drodze przy okazji też grypa syna, no taki to był szalony okres. Ale to dobrze. Więcej czasu oznaczało, że mogłem troszeczkę bardziej pomęczyć Meta RD i już wiem, że w porównaniu z poprzednimi siedziskami, które do tej pory miałem, te bydle jest wytrzymałe. Ale zanim przejdziemy do wniosków i wrażeń, nieco technikali. Fotel jest przeznaczony dla użytkowników o wadze do 120 kg ze wzrostem minimalnym 160, a maksymalnym 185 cm. No i oczywiście to nie jest tak, że jeżeli jesteście poza tymi wymiarami, no to nagle przyjdą nocą i kolbami w drzwi załomocą, ale wrażenia mogą być nieco odmienne. A to będziecie girami albo majtać w powietrzu, albo szorować piętami po podłodze pod niewygodnym być może kątem. Nie wiem, ja jestem akurat pomiędzy tymi wymiarami. W podstawie wykorzystano podnośnik gazowy klasy czwartej, a im wyższa klasa podnośnika, tym większa jego wytrzymałość i najwyższa jest właśnie czwarta klasa. To wygooglałem, nie jestem taki mądry, ale okazuje się, że jest naprawdę dobrze. Kółka mamy nylonowe o średnicy 60 mm. Jako, że to nylon, dobrze jest mieć jakiś dywanik pod biurkiem, no pod krzesłem bardziej konkretnie. Chyba, że mamy nieco lepsze panele czy płytki, no to już nie będzie problemu, ale jeśli podłogę mamy po taniości, no to mogą je trochę zjechać.
Materiał wykorzystany na siedzisku i oparciu to tkanina. Chropowana, przyjemna w dotyku, zaś podłokietniki obite są skórą PU. Siedziska ani oparcia specjalnie nie odkurzałem, żeby zobaczyć, ile syfu nazbiera po niecałym miesiącu, a u mnie jest i kot, i dwulatek, więc efekt uważam za zadowalający. Fotel możemy ustawić pod siebie, pod wieloma aspektami. Mamy mechanizm bujania, tilt synchroniczny, możemy podnieść podłokietniki o 11 cm, możemy oczywiście obniżyć i podwyższyć siedzisko, które znajduje się od 42 do 50 cm od podłogi, możemy również zmienić kąt nachylenia oparcia od 100 do 125 stopni. Możemy również ustawić wysokość zagłówka. Wymiarowo cały fotel ma wysokość maksymalną 130 cm, szerokość całkowita 69 cm oraz głębokość 64 cm. Bardziej szczegółowo, siedzisko ma grubość 10 cm, szerokość zaś 57,5 cm. Oparcie ma wysokość 68,5 cm, szerokość centralna ma 28 cm, jednak całe oparcie łącznie z bokami już 47 cm. Grubość oparcia 6 cm. I tyle jeśli chodzi o technikalia. Jak jednak wrażenia? Estetycznie fotel bardzo mi się podoba. Połączenie czerwonego i czarnego koloru, no, gra ze sobą chyba zawsze i wszędzie. Ładne są wycięcia i oczywiście jeżeli chodzi o wygląd, no to jest kwestia gustu. Mi on jednak zupełnie pasuje, wręcz trafia w moje gusta, chociaż zazwyczaj celowałem bardziej w czernie niż mieszane kolory. Tak więc pod tym względem jest okej, no ale wiadomo, każdy ma własne oko. Mój pierwszy taki konstruktywny wniosek i taki najważniejszy chyba zaraz po tym, że nie ma tutaj żadnych uszkodzeń mechanicznych, to ten, że fotel nie trzeszczy, nie skrzypi, nie jęczy i nie stęka. Jak wiecie, no albo i nie wiecie, prowadzę działalność jako lektor, widać to zresztą na ścianach, mam tutaj wygłuszenie, jest mikrofon, zależy mi na ciszy. I ogólnie wygłuszenie pokoju działa na wszystko poza dzikimi wrzaskami mojego syna Wojtka i dźwiękami, które generuje sam. I dlatego też zależy mi na tym, żeby nie generować żadnych niepotrzebnych dźwięków. A tutaj po miesiącu. Słuchajcie, skaczę po tym fotelu, nic nie skrzypi. Co jak po miesiącu użytkowania w moim przypadku to jest już ogromny sukces. I dlatego przeważnie dość szybko zawodziłem się na fotelach, no bo już po paru dniach każdy ruch równał się z wyłapaniem przez mikrofon jakiegoś pisku, trzasku czy innego niepożądanego dźwięku, co oznaczało, że musiałem powtarzać całe zdania od nowa. Tutaj tego nie ma. Nie chcę być jakiś mądry w tematach, w których mądry nie jestem, ale przypuszczam, że jest to zasługa takiej właśnie niełączonej konstrukcji, oparcie i oparcie jeszcze się troszeczkę łączy, ale podłokietniki też nie są przykręcone do bazy, jak ja to nazywam, przez co nie ma żadnego tarcia. Myślałem, że to może wpłynąć na wytrzymałość fotela, ale ten nadal jest sztywny, nie luzuje się, no a do tego nie ma, tak jak wspomniałem, żadnych niepożądanych dźwięków. Zdecydowanie jest to jeden z najwygodniejszych foteli, których używałem do tej pory. I powiem wam szczerze, nie sądziłem, że poczuję te całe podparcie pod krzyż, ale cały czas je czuję nawet teraz, kiedy jestem delikatnie pochylony do przodu do kamery. No i nie zaprzeczam, że to pomaga. Podparcie pod łopatki, kiedy siedzę normalnie, te skrzydełka z boku, jak ja to nazywam, również poprawiają komfort. I jest na tyle wygodnie, że nie czuję potrzeby, jak to bywało wcześniej, takiego rozkładania się, rozlewania się na fotelu, no, w celu znalezienia jakiejś wygodnej pozycji, bo tutaj po prostu siedząc prosto jest nam wygodnie. Wszystko nam leży przyjemnie na podparciach. Czasami, kiedy nie robię nic przy komputerze, a jedynie oglądam tuby czy filmy, cofam sobie oparcie delikatnie do tyłu i rozwalam się wygodnie, bez obaw, że potylica moja pocałuje się ze ścianą z tyłu albo z podłogą. Jest błogo. Na samym siedzisku nie ma ucisku na uda, więc nogi mnie drętwiają, co też się czasami zdarzało przy innych, gorszych fotelach. Więc wydaje mi się, że ergonomicznie wszystko jest w porządku, ale tutaj trzeba już pytać tych mądrzejszych na tym polu ode mnie. Jedyne minusy, jakie bym wymienił, to zagłówek, który jasne, bardzo łatwo go zdjąć, wystarczy odkręcić dwie śruby zwykłym krzyżakiem, no ale to nie o to przecież chodzi. Na moje odczucie zagłówek jest nieco za bardzo wysunięty do przodu.
taki trochę nazbyt inwazyjny na kark, bym powiedział. A więc, żeby to było tak w pełni super wygodne, żeby tak się całymi plecami opierać, no to warto jest troszeczkę odchylić oparcie do tyłu, dosłownie troszeczkę, i teraz jest perfekcyjnie. Brakuje mi po prostu czegoś, żeby cofnąć albo popchnąć do przodu zagłówek. I jeszcze podłokietniki, które o ile utrzymują moją tłustą wagę, nie zluzowały się mimo tygodni terroru, to zastosowano tutaj z jednej strony zrozumiałą, ale z drugiej nie bardzo dla mnie konstrukcję. Otóż można je sobie przesuwać w przód i w tył, troszkę do przodu, troszkę do tyłu, zależnie jak lubimy siedzieć. I fajnie, ale ja podłokietników używam tylko do jednego, żeby się niczym emeryt podnosić z krzesła. Albo gdy skupiam się na grze, no i chcę przyjąć jakąś tam swoją pozycję bojową, a zawsze kiedy jest jakaś trudniejsza gra, nie wiem, Warzone czy Counter-Strike i tak dalej, i chcę się skupić, mam tą po taką swoją pozycję bojową, no to zawsze wkładam nogę pod tyłek. I jak to robię? Otóż całe ciało podnoszę na podłokietniku, wkładam nogę i tak siedzę. No i tutaj jest pewien problem. Czasami właśnie zapominam, że one się przesuwają. A więc, gdyby nie refleks kobry, no to bym pozbył się co najmniej górnych jedynek, ale no, to ja nie przestrzegam zdrowego rozsądku i rzucam się na krześle jak kuna w agreście. Wiecie, na zasadzie, że to nie wina producenta noży, że jakiś kretyn zamiast kroić pomidora zaczyna nimi żonglować. Tak więc to jest bardziej moja wina, ale no po prostu troszeczkę mnie to irytowało. Wiem, że wielu ludzi strasznie krzywi się słysząc pojęcie gamingowy fotel i tutaj troszkę się zgadzam, niedługo będą gamingowe widelce i gamingowe sprzęgło do samochodu, no ale już takie czasy mamy, no i marketing robi swoje, ale w tym przypadku polecam zignorować te słowo. Endorphin Meta RD jest po prostu cholernie wygodny i jak się okazuje dobrze przemyślany jako fotel. Korzystałem z wielu, czasami były to jakieś no-name z sieciówek, czasami jakieś fotele prezesowskie, wiecie, skórzane, niby solidne, niby masywne. Jakoś 2 lata temu zapłaciłem za to naprawdę zresztą grubą kasę, myśląc, że no teraz to już będzie solidne i trochę posiedzę, i żaden z nich nie przetrwał roku, a i bym nie powiedział, że jakikolwiek z nich był w sumie wygodny. No a często po tygodniu wychodziły już pierwsze mankamenty, jak chociażby właśnie te skrzypienie. Tutaj minął prawie miesiąc i nie wychodzi nic poza solidnością wykonania. Fotel ten dostaniemy w sklepach wielu sieci za 999 zł i myślę, że dzisiaj to taka średnia statystyczna cena za fotele z gamingiem w zamyśle. I tak jak szczerze nigdy sam nie szukałem tego rodzaju foteli, okazało się to najwyraźniej błędem, bo ten fotel spełnił wszystkie moje oczekiwania i oddalił tak naprawdę wszelkie moje obawy, jakie miałem. Jeśli więc szukacie fotela w tym przedziale cenowym, uważam, że warto rozważyć Endorphin Meta RD. Dziękuję firmie Endorphin za ten fotel, dziękuję wam, że byliście ze mną. Korzystając z okazji też życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym 2023 roku i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!